pochodzę z Bełchatowa, tam wypatrzył mnie pan Dariusz Rybarczyk i to jemu zawdzięczam początki tak jakby swojej kariery biegowej. Na początku nie byłam tak zdecydowana, żeby jeszcze biegać, miałam wiele zainteresowań, natomiast trener włożył bardzo dużo pracy w to, żeby mnie przekonać. Później przeszłam do Łodzi, tam zaczęłam trenować płotki. Myślałam na początku, że będę biegać 400 metrów, natomiast tak jakoś wyszło. Po Mistrzostwach Polski zdecydowaliśmy się, że wystartujemy. Tak, zaczęło mi to dobrze wychodzić, coraz lepiej. W tym sezonie można powiedzieć, że sama siebie zaskoczyłam. Nie spodziewałam się na początku takiego rezultatu. Natomiast wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. I chciałabym walczyć o jak najwyższe lokaty, więc celuję w finał i no tam już może się zdarzyć wszystko, tak? Chciałabym wypaść jak najlepiej, chciałabym się pokazać z jak najlepszej strony, walczyć, jeżeli będzie taka możliwość, o podium, nowe rekordy życiowe i chciałabym wypaść jak najlepiej. Jestem bardzo zadowolona, że mam taki zapas z 400 metrów, także to jestem pozytywnie tak nastawiona do tego. Natomiast musiałam wybrać, była to ciężka decyzja, natomiast z trenerem ustaliliśmy, że zajmuję wyższą pozycję w rankingu na 400 metrów przez płotki. I celowo szykowałam się właśnie do tej konkurencji, także myślę, że tam mam większe szanse i będę tam walczyć o podium. Bardzo liczę na naszą sztafetę. Wierzę, że jesteśmy w stanie sięgnąć nawet po złoto i będziemy do tego dążyć. Mamy bardzo mocny skład, także ćwiczymy zmiany, wszystko jest ok i jesteśmy naprawdę mocne. No chciałabym przywieźć po prostu z Mistrzostw Europy medal, czy to będzie w sztafecie, czy indywidualny. Jakikolwiek, czy to będzie złote, srebro czy brąz. Natomiast chciałabym uzyskać także minimum na uniwersjadę i załapać się na Mistrzostwa Świata do sztafety 4x400 metrów.